Witam Państwa bardzo serdecznie, a we Francji istne trzęsienie ziemi. Wczoraj odbyły się tam wybory parlamentarne, co prawda pierwsza tura, bo tam jest nieco inna ordynacja, ale ramię polityczne Macrona doznało druzgocącej porażki z ruchem narodowym Mariny Le Pen. Macron wściekły, a Niemcy jeszcze bardziej. Plan zniszczenia Europy, bo to trzeba tak powiedzieć, nie powiedzie się, albo przynajmniej na chwilę zostanie powstrzymany. W całej Europie, to już wiemy wszyscy, oczywiście, do głosu zaczynają dochodzić ruchy prawicowe, tudzież ruchy narodowe, nazywane, tak ja bym powiedział, obrazoburczo, skrajnie radykalną, niebezpieczną prawicą. To są partie polityczne, które nie godzą się przede wszystkim na dyktaturę tego niemiecko-brukselskiego eurokołchozu, no i przy tej okazji także francuskiego, bo Niemcy i Francja to są te dwa dominujące kraje, które chcą narzucać innym krajom we wspólnocie europejskiej swoją politykę. Więc te ruchy prawicowe, polityczne w krajach europejskich zaczynają rosnąć w siłę. No my tutaj w Polsce mamy oczywiście tą młodziutką taką partię, oczywiście Konfederację, która jest no takim lustrem, powiedziałbym także, tego ruchu narodowego we Francji, Mariny Le Penówny. Gdy się przyjrzymy temu programowi politycznemu Mariny Le Pen, no to okaże się, że ten program jest naprawdę bardzo zbliżony. Podobne idee oczywiście wyznaje także Orban, podobne idee stają się udziałem aktywności politycznej premiera Słowacji, Giorgi Meloni. Nagle narody europejskie zaczynają się buntować, mają już dość tej polityki socjopatów z eurokołchozu. Marina Le Pen, czego ona tak naprawdę żąda, albo czemu ona się sprzeciwia i dlaczego uzyskała poparcie we Francji? Otóż nie wyślę żołnierzy na Ukrainę, nie chce wspierać Ukraińców finansowo. No są także postulaty oczywiście Konfederacji w Polsce. To nie chodzi o to, że nie mamy pomagać ludziom z kraju, w którym toczona jest akurat wojna, ale tak naprawdę to jest wojna Stanów Zjednoczonych. I to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, to jest wojna Stanów Zjednoczonych. To Stany Zjednoczone rozpętały ten konflikt, żeby w zasadzie, ja bym powiedział, żeby on trwał jak najdłużej. Ta wojna się chyba nie ma zamiaru skończyć. Rosja ma być uwikłana w ten konflikt, bo Rosja jest sojusznikiem Chin w potencjalnym konflikcie III wojny światowej, Pax China, Pax Americana, więc Amerykanom zależy na tym, żeby ta Rosja była osłabiana i żeby reputacja Rosji oczywiście na arenie międzynarodowej była nieustannie szargana, tak też nakłada się te sankcje w nieskończoność. I teraz ta prawica europejska, ona jest skojarzona tylko i wyłącznie, oczywiście, to jest działanie proputinowskie. To są bardzo niebezpieczne, szkodliwe frakcje polityczne, które będą stosowały terror. Natomiast te lewicowe, prawda, terrorystyczne organizacje, dyrektywy Zielonego Ładu, dyrektywy Niebieskiego Ładu, prawda, dyrektywy azylowe, przecież tych migrantów tam w całej Europie, tych bardzo wykształconych i kulturalnych doktorów i inżynierów to jest tylu, że ludzie się boją po zmroku w ogóle z domów wychodzić w obawie o swoje życie, bo nie wiadomo do czego oni są zdolni, a jak się widzi obrazki, prawda, filmy na YouTube, co tam się w tych krajach Europy wyprawia, to aż strach pomyśleć, że za chwilę my będziemy to wszystko odczuwać na własnej skórze. Bo właśnie, drodzy Państwo, Francuzi udzielają nam bardzo cennej lekcji. To jest wiedza empiryczna. Francuzi udzielają nam takiej lekcji. Słuchajcie, Polacy, nie wytrzymacie tego. Nie wytrzymacie tej dyktatury niemiecko-brukselskiej. Nie wytrzymacie tego, w jaki sposób oni niszczą w ogóle te europejskie
kraje. I za chwilę oczywiście za głosem Francuzów, podejrzewam, poparcie dla wielu innych frakcji politycznych, bo jeszcze w Niemczech jest to AfD, będzie wzrastało. Nagle może się okazać, jeszcze w tej bardzo trudnej sytuacji, w której wydawało się, że nie ma już ratunku, że uda się zbudować naprawdę wspólnotę silnych krajów europejskich. Taką wspólnotę, w której każdy kraj będzie traktowany jako podmiot. Podmiotowo, a nie przedmiotowo, jak w tej chwili na przykład traktowana jest przez Unię Europejską Polska. Andrzej Leper ostrzegał już w roku 2007 w tym europarlamencie, jest takie wystąpienie jego, w którym mówił, że jeśli Polska będzie w dalszym ciągu traktowana instrumentalnie przez Unię Europejską, to Polakom nie zabraknie determinacji, żeby z tej Unii Europejskiej wystąpić. Ale u nas, drodzy Państwo, to Tusk ma jeszcze w tej chwili bardzo silne poparcie, nie wiedzieć czemu, a Polak mądry po szkodzie, więc prawdopodobnie okaże się, że po 5 latach dyktatury tego eurokołchozu, bo tutaj skutecznie będzie działał antypolski premier, oczywiście Donald Tusk, posłuszny piesek Brukseli, Polacy się także obudzą i Polacy się przekonają, jak szkodliwa jest ta socjopatyczna polityka obecnej Unii Europejskiej. To jest mafia po prostu. Mafia eurokołchozu, która próbuje zaprowadzić swoją własną dyktaturę poprzez szereg regulacji, bo tutaj wspominać oczywiście te dyrektywy tego Zielonego Ładu, te dyrektywy azylowe, dyrektywy budynkowe, a do tego jeszcze ukrainizacja rolnictwa europejskiego. To wszystko przelało po prostu tą czarę gorycz. Być może i u nas, w naszym kraju, dojdzie do sytuacji, w której ten naród się przebudzi i zdecyduje się być gospodarzem we własnym kraju, decydować o tym, które dyrektywy zostaną przyjęte albo w którym kierunku w ogóle Europa powinna zmierzać jako wspólnota krajów, bo taki ten projekt został pomyślany, on został przewidziany właśnie do tego, żeby każdy kraj w Unii Europejskiej miał znaczenie podmiotowe, a nie przedmiotowe, jak już wspomniałem. Więc w tej chwili w Europie nastroje są, powiedziałbym, zmierzające w stronę takiego skrajnego niepokoju. Bo jakże to narody europejskie mogą się sprzeciwiać tym socjopatom z eurokołchozu? Jeśli teraz Macron przychodzi, staje przed Zgromadzeniem Narodowym i namawia jednak Francuzów, żeby nie dali się zwieść tej prawicy, żeby jednak w dalszym ciągu pozwalali na to, żeby socjopaci z eurokołchozu robili co chcą w tych krajach, żeby wprowadzali te regulacje, szkodliwe dyrektywy, niszczyli rolnictwo, w zasadzie robili co im się tylko podoba, no to jakże teraz, prawda, w tej sytuacji te narody już staną się za moment chyba ogłupiałe, bo już nie będą wiedziały w ogóle, co one mają myśleć. I to właśnie Unii Europejskiej zależy, żeby narody europejskie były coraz głupsze, żeby były bezmyślne, a to prawica w tej chwili gwarantuje zdrowy rozsądek i sprzeciw wobec tego wszystkiego, co jest szkodliwe dla krajów europejskich. Bo należeć do wspólnoty krajów europejskich silnych, które wzajemnie się szanują, gdzie jest przepływ towarów, gdzie jest wolny rynek, bo przecież teraz elity chcą przejąć cały wolny rynek, to jest rzecz, na którą ja także stawiam. Natomiast należenie do wspólnoty europejskiej, w której to Niemcy i Francja mają decydujący głos w kwestii narzucania polityki innym państwom, to jest Unia Europejska oczywiście zmierzająca w stronę katastrofy i ta katastrofa właśnie nadchodzi. Nagle się okaże, że jeszcze w tych ludziach w krajach Unii Europejskiej jest, odezwie się głos rozsądku, no i ten plan zniszczenia Europy zostanie powstrzymany. Tak by wyglądała ta sytuacja, drodzy Państwo. W tej chwili liczmy na to, że jeszcze nie wszystko stracone, że jeszcze uda się podnieść Europę z kolan, ale my przede wszystkim musimy myśleć o tym, żeby nasz kraj wyciągnąć, wynieść na wyżynę naszej
aktywności. Kraj sponiewierany przez wcześniej przez dyktaturę niemiecką, potem sowiecką, potem już zachodnią oczywiście, bo ta Polska nieustannie rozkradana, manipulowana także przez działanie antypolskich polityków, więc my także musimy myśleć o tym, żeby nasz kraj odzyskał wreszcie odbieraną nam przez setki lat wolność i potęgę. I na to zasługujemy. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, że jeszcze nie wszystko jest stracone. A ja, drodzy Państwo, mimo tej nadziei, która teraz zaczyna się w Europie budzić, ja i tak myślę o tym, że po jakimś czasie znowu wpadniemy w kryzys, znowu wpadniemy w impas, bo prawicowe struktury państwowe już władzę dzierżyły na przestrzeni naszych dziejów i z różnym, powiedziałbym, skutkiem odnosiły to tak zwane powodzenie. Ja jestem za tym, żeby stworzyć nowe państwo polskie z nową konstytucją, z apolitycznym rządem i apolitycznym prezydentem i ten film znajdziecie Państwo na ekranach końcowych. Kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.